Znajdujemy się w ciekawym miejscu, Instytucie Fotografii Centrum Fort Mokotów w Warszawie. Ta przestrzeń, która aktywnie wspiera i promuje fotografię poprzez wydarzenia artystyczne, warsztaty i wystawy. Tutaj przez dwa ostatnie dni prezentujemy najciekawsze i najnowsze rozwiązania Optomy do wyświetlania dużego obrazu. To m.in. projekcje oparte o wysokiej jasności projektory, jak również monitory wielkoformatowe Optomy. Instytut Fotografii Fort jest fundacją, której głównym celem statutowym jest działalność wystawiennicza i edukacyjna. Działamy w Forcie Mokotów od 2016 roku. Dzięki galerii, którą posiadamy, realizujemy około 5 wystaw rocznie. Są to wystawy indywidualne oraz zbiorowe, które poruszają problematykę tego, co się dzieje w Europie oraz na świecie. Nasza galeria jest jedną z większych galerii poświęconych fotografii w Polsce oraz nasza czytelnia, którą udostępniamy za darmo szerszej publiczności i w której robimy spotkania autorskie, jest jedną z większych czytelni poświęconych współczesnej fotografii. Nasze rozwiązania na co dzień obcują ze sztuką właśnie w takich miejscach jak przestrzenie wystawowe, jak muzea, jak teatry, tam gdzie idealnie wpasowują się właśnie w rozwiązania opierające się o sztukę, sztukę z obrazem. Więc jest to dla nas naturalna przestrzeń, gdzie wydaje nam się, że najlepiej jesteśmy w stanie zaprezentować właśnie nasze rozwiązania. Mamy przyjemność zaprezentować naszym klientom, naszym partnerom właśnie w trakcie tego spotkania najnowszy projektor ZK810T, który posiada jasność 8,5 tysiąca lumenów, a także jest w rozdzielczości obrazu 4K, gdzie to połączenie wysokiej jasności i wysokiej rozdzielczości jest właśnie jego głównym atutem. Mamy też możliwość zaprezentowania największego, najmocniejszego modelu z naszej oferty, projektor ZU2200. Na tą okazję został on sprowadzony z innej dywizji, właśnie żeby zaprezentować klientom, jaka jest różnica pomiędzy wyższą jasnością, inną rozdzielczością, pomiędzy odpowiednią technologią multicolor laser, gdzie wykorzystujemy dodatkowe wzbogacenie koloru czerwonego, co wydaje mi się, że jest to właśnie idealna okazja, żeby zobaczyć, porównać, a także sprawdzić i ocenić to, czy widzimy pewne różnice na obrazie, na którym pracujemy. Więc jak najbardziej jest to okazja do sprawdzenia wszystkich naszych rozwiązań w wyjątkowych technologiach. Monitory Optoma, możemy je wieszać w dowolnym miejscu. Monitory niedotykowe Optoma serii N możemy wieszać także w pionie oraz w poziomie. Monitory Optoma IFP, czyli Interactive Flat Panel oraz FP Flat Panel. I znaczy monitor interaktywny, czyli będą to monitory dotykowe, pozwalające na znacznie szerszą współpracę, dzielenie się treściami, podłączanie licznych zewnętrznych akcesoriów, pracę na whiteboardzie, podłączanie różnych źródeł, nanoszenie na nie adnotacji i przesyłanie je dalej, aby pracować na danych projektach, dzielić się treściami, współpracować z innymi członkami zespołu, czy to w firmie, w rozwiązaniach biznesowych, czy to w rozwiązaniach edukacyjnych, kiedy do projektu tworzonego w klasie powinni mieć dostęp wszyscy uczniowie bądź studenci. Monitory FP Optoma to monitory naszej serii N. Występują one w rozmiarach od 55 do 98 cali. Możemy je montować zarówno w pionie, jak i w poziomie. I ta uniwersalność tej instalacji pozwala na wykorzystanie ich w bardzo różnorodnych rozwiązaniach. Zaczynając od biznesu, gdzie będą monitorami do digital signage, do prezentacji i wyświetlania treści poprzez sale konferencyjne, aż do retailu, gdzie wspierają prezentację produktów w sklepach, właśnie w układzie pionowym bądź poziomym, aż do edukacji, gdzie w salach małej, dużej i średniej wielkości możemy je dopasować dzięki całemu przekrojowi rozmiarów. Monitory Optoma serii N wszystkie pracują w trybie 24/7, 7 dni w tygodniu, 24 godziny, co oznacza, że będą dobrym rozwiązaniem tam, gdzie pracują cały dzień,
pracują reklamowo, w galeriach handlowych, pracują w miejscach, które są otwarte znacznie dłużej niż 8-16 godzin w ciągu doby. Monitory Optoma wszystkie mają dostęp do systemu zarządzania treścią sieciowo, Optoma Management System w wersji cloud chmurowej oraz local lokalnej. System ten pozwala na łatwą wymianę treści i programowanie ją na konkretny czas, harmonogram zgodnie z kalendarzem, co pozwala wymieniać wyświetlane obrazki, filmy i innego typu content ze względu na to, czy mamy wystawę stałą, czy wystawę czasową w muzeum bądź miejscu prezentującym fotografię. Wydaje mi się, że galeria, przestrzeń wystawiennicza oraz tam, gdzie mamy możliwość prezentowania obrazu, bawienia się tym obrazem czy odwzorowywania pewnych przestrzeni barwnych, to jest właśnie idealne miejsce dla projektorów. Lubimy obcować ze sztuką, projektory Optoma są często wykorzystywane właśnie w takich przestrzeniach ze względu na swoje główne atuty, takie jak wysoka rozdzielczość, wysoka jasność, rozwiązania właśnie przystosowane do pracy na obrazie, który jest mega plastyczny i właśnie idealnie wpisuje się tam, gdzie jest fotografia, tam, gdzie jest sztuka, tam, gdzie jest przedstawienie artystyczne. Stąd lubimy pokazywać naszym partnerom te miejsca, gdzie idealnie właśnie maszyny nasze, naszego portfolio projektory wpisują się w przestrzeń. Artyści wybierają te rozwiązania ze względu na to, że obraz jest miękki, jest fajny, plastyczny, nie ma on takiej ostrej charakterystyki. Druga sprawa jest też bardzo ważna taka, że jest on po prostu dobrze odwzorowany. To też jest ważne, żeby artysta mógł zobaczyć to swoje dzieło na takich parametrach, jakie on widzi. Więc wydaje mi się, że to są najważniejsze elementy dla artysty, który tak naprawdę chce uzyskać efekt, a nie interesuje go w jakiej technologii i jak jest to zrobione. Urządzenia jak projektory Optoma wykorzystujemy oczywiście na wystawach jako też obiekt i pokazywanie jak najlepszej jakości zdjęć, projektów, wideo naszych artystów, ale również używamy ich do pokazów projektów, książek, albumów przy spotkaniach z fotografami. Te dwa dni to dla nas czas na spotkanie z partnerami handlowymi, na zaprezentowanie naszego sprzętu, pokazanie możliwości sprzętu, ale również czas na rozmowy o biznesie, projektach i rynku.